Witajcie, z tej strony znowu Starkej. Nietypowo, bo w menu nekrodancerza. Ja tylko tak na wstępie mówię, dzisiaj zapomniałem podłączyć słuchawek. Nawet nie wiem, gdzie je położyłem. Więc wyjątkowo nie będę w ogóle podczas odcinku się odzywał, żeby dźwięki z monitora nie wydawały się w mikrofon i rozumiecie. Po prostu go wyłączę. Będziecie mieli dźwięk normalnie, ale ja nie będę mógł do was za bardzo mówić. Tak więc, miłego seansu. No i lecimy, tak jak obiecałem, strefa czwarta. Kadencja jeszcze lepiej przygotowana niż ostatnio. Może pokonamy nekrotancerza? Jeśli tak, to od następnego odcinka próbujemy normalną rozgrywkę Melody, bo tak się nazywa następna postać, potem Arion. I to już obiecuję, to była jedna postać, gdzie używałem jakiegoś seeda. Resztę już sobie uczciwie na losowości czy coś, rozumiecie, dobra. To tyle, bo już się tutaj zagaduję na śmierć. Oglądajcie po prostu. Nie chcę nic za dużo mówić, żeby nie było, że dźwięki czy coś. Ale pora na dwa ostateczne starcia. I może już właśnie zakończymy pierwszą część nekrotancerza. To jest serii, która powstała tak przypadkiem. I wygląda na to, że nawet może uda się ukończyć. Dobra, to ja się dalej wyciszam i zapraszam na spektakl. Dwóch walk z bossami. Jednej w miarę łatwej, drugiej trochę trudniejszej. Przy czym ta pierwsza jest w miarę łatwa dzięki szkletowi, który znowu posiadam. No, dobrze, to już się zamykam. No i właśnie, gdyby nie ten sztylet, bym go nie pokonał teraz, gdybym musiał go zmusić tutaj do uderzenia w jeden gong. A tak się go pokonałem i w sumie już ostatecznie na starcie pierwszej postaci. Dad? Cadence, I'm sorry. I was under his spell. Leaving so soon? I guess you don't have the heart to face me.
I think I know how to defeat him, Cadence. But we'll have to work together. Follow my lead. The Necro Dancer! No właśnie, zaczyna się teraz chyba najtrudniejsze starcie. Podstawą będzie to, by Dorianowi przekazać, czyli tej drugiej postaci, rapiera. Chociaż nie. Sztyleta lepiej. Tak, będzie bezpieczniej. Dobra, zaczynamy. Chyba najbardziej pomysłowy boss fight ze wszystkich, które znam. Jak to co? Trudny, ale fajny. W sumie nawet nie będę wyłączał mikrofona, bo już lada moment będzie koniec. Dobra. Dwie kropki przerwy i równa linia. Reanimate! Jeszcze będzie koniec. I chyba... Nie, jeszcze jedno starcie. Najtrudniejsza część jest to, że muszę teraz pojawić na życie dwóch postaci. Nie jest to łatwe dla mnie, powiem szczerze. Muszę być naprawdę ostrożny, bo kadencja prawie zmarła. I jak nad kadencja. Okej. Gdyby to jeszcze Dorian, to okej, ale kadencja. Prawdziwie pół serduszka. No i niestety, Dorian padł. A było tak blisko. No niestety. Nie, naprawdę było blisko. Powiem wam szczerze, nie wiem. Nawet nie wiem, co mam o tym myśleć. Chyba po prostu spróbuję jeszcze raz. Naprawdę blisko, Jezu, nie, ja tego nie odpuszczę, ja muszę to po prostu wygrać. Tak więc, dajcie chwilę, spotkamy się z nim, może za chwilę jeszcze raz. No, w starciu z nekrotancerzem. Dobra, wiecie co, pokażę wam jeszcze może starcia z bossami, bo czemu nie w sumie. Coś, co znacznie może ułatwić, szczerze, to starcie. Ja to wezmę. Proszę. Właśnie tutaj można zrobić tego rapiera. No i w sumie, ja się może wyciszę, a wy oglądajcie sobie po prostu dalej moje podejście. Pierwsze piętro niby przeszło, ale stwierdziłem, że odcinek będzie strasznie krótki, bez przebiegu, więc macie pełen przebieg, a ja się już wyciszam. Yeah.
Mom died when I was... Yeah.
chaos maksymalny, ale jak widzicie, znowu jesteśmy. Dobra, zmieniamy na sztyleta i zaraz nekrotancerz. Dad? Kings, I'm sorry. I was under his spell. Leaving. The Necro Dancer! Dobra, wiecie co, nie wiem co tam zrobiłem, po prostu pokażę wam kiedyś już wygraną walkę. Mam jeszcze lepszy pomysł. Nie będę wam tego pokazywał po prostu, bo mam już dosyć tych moich problemów pojedynczych z nekrotancerzem. Po prostu wam go pokażę w ten sposób. To jest tryb praktyki. Ale no... No, może kiedyś jeszcze przejdziemy to normalnie, ale po prostu chcę wam pokazać wygranego. Jak widzicie, tu mam więcej zdrowia, więc zdecydowanie łatwiej jest to robić. Mimo wszystko zdecydowanie łatwiejsze. No coś powinien pomyśleć o wzięciu innych broni ze sobą, na niego nie ma. Nie wiem, może jest to łatwiejsze z jakiegoś powodu, nie wiem. W sumie i tak coś mi idzie tak wspaniale, że nie lubię postać pewnie. No wiecie co, to nie jest miśle. I ogólnie teraz... No, pytanie do wszystkich, którzy to oglądają. Chcecie, żebym dalej próbował pokonać tego tancerza już kadencją, czy zaliczacie mi, okej, okay, masz, pokonałeś go, dawaj następną postać. Decyzja należy do was. Jeśli trzeba będzie, jestem w stanie nawet znaleźć jakąś scenkę tą, która jest po pokonaniu nekrotancerza i wam ją wrzucić. Jeśli uważacie, że mam się dalej męczyć, to okej, będę się dalej męczył. No, na obecny odcinek to tyle. W sumie nie mam nic więcej do powiedzenia, no i po prostu trzymajcie się. Hej!